Cześć, witajcie, ja jestem Komornik. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Japonia. No i na początek zrobimy sobie tutaj małe co nieco. Jeśli dobrze pamiętam, jesteśmy na wojnie z wszystkimi. Praktycznie. No może nie wszystkimi, bo nie, na pewno ze Związkiem Radzieckim. Czekajcie, bo szukam sobie teraz mapy i mam zamrożenie mózgu. Dobra. Tak wygląda mapa polityczna w tym momencie, więc musimy sobie... Po pierwsze... Nie, Kanadę nie musimy zajmować, bo Kanada już jest nasza. W takim razie... Tak. Na... O, co oni tu porobili w ogóle? Nie wiem, czy to widzicie, ale rozstawili na całej granicy jednostki. A ja i tak ich prawdopodobnie zaatakuję z drugiej strony. Kiedyś tam. No nic. W każdym razie teraz te jednostki stąd, ich jest tutaj całkiem sporo. Muszę przetransportować do miejsca innego. Na przykład miejsca tu. A żeby to zrobić, to oczywiście tylko dwa transportery. Produkcja. Transporterów w produkcji nie mam, ale na pewno mam transportery w jakiejś innej flocie. Więc teraz tą flotę sobie znajdziemy, mam nadzieję. Wiecie co, ja mógłbym w sumie połączyć te statki. Już nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dylematy. O, tu są jakieś transportowce, super. No to ich użyjemy. A połączymy się z wami. Teraz patrzę jeszcze na przemysł, jak stoimy z przemysłem, całkiem w porządku. Więc tutaj sobie zrobimy kilka lądowników. Z 10. Niech tam mi się kiedyś produkują i budują. Mamy też technologie, które możemy dorzucić jeszcze, więc jest 40 rok. Na 41 możemy sobie... Nie wiem, czy będę robił spadochroniarzy, dlatego to na razie sobie odpuszczę. Ale nie odpuszczę sobie na pewno rzeczy związanych z czołgami, ewentualnie... artyleria, rakiet... Co wam się nie przyda teraz? Na pewno nie. Na 36... No właśnie, jakieś lotniskowce mi się przydało zrobić, bo tutaj widzę, że jeśli chodzi o lotniskowce, to jesteśmy do tyłu i to bardzo, bardzo, bardzo. Więc musimy sobie to zbadać. Doktryny są. Tu możemy odpalić już na 41. To mi się jakoś bardzo nie przyda, ale zawsze tam zmotoryzowanej i zmechanizowanej piechoty dodam 20% do morale. To będzie na pewno jakiś plus. Co tam jeszcze? No, tutaj się przyda. Dobra, na razie chyba wszystko. Na razie chyba wszystko, więc czekamy w takim razie na te statki tu. Do tego musimy zająć się też tym wszystkim. No, teraz mogę chyba atakować. Dokładnie. No to pięknie. Tak, co ja tu mogę w takim razie tu uskutecznić? Tutaj widzę, że mam tylko korpusy, które w sumie mógłbym też... Mógłbym w sumie też tutaj gdzieś sobie porozmieszczać po tym całym świecie, bo to już jest naprawdę trochę przydużo jak na nasze standardy. A nie mogę tu przejść niestety, cholera. Tu by mi się przydało sporo garnizonów, mam nadzieję, że jakieś mi się tu... Nie budują mi się. Szkoda mi manpowera w takim razie, te garnizony. Nie wiem, powiedzcie mi, czy się opłaca garnizony robić, czy mam spróbować wyprodukować jakąś kawalerię, jakieś tanie jednostki, coś w tym stylu. Dajcie mi po prostu znać, a ja się zastosuję do tego, co mi tam powiecie. Pyk. Tu jest jeszcze tak, są pewnie inne, więc wyjdźcie tędy. Później tutaj. Nie gadajcie mi, że teraz będą problemy jeszcze z milicją. Nie, nie będzie problemu z milicją, super. Okej, w takim razie to mamy załatwione. A skoro mamy załatwione to, poczekamy jeszcze na te statki, które gdzieś tutaj miały płynąć i nie płyną chyba jeszcze za bardzo. No to, ale jesteśmy na bardzo wolnym tempie rozgrywki, więc możemy sobie tutaj to troszeczkę jeszcze przyspieszyć, ale zanim to jeszcze nastąpi, to ja spróbuję po pierwsze zaatakować ten garnizon, chociaż to się pewnie nie uda. Po drugie, zabrać jednostki z tego miejsca, mam nadzieję, że tak, są tutaj jakieś super, świetnie, bardzo mnie to raduje i cieszy.
takim razie poproszę nie tyle lotniskowce, co bardziej chciałbym jakieś transportowce, ale tutaj nie mam żadnego. A może mam, tylko tutaj stoi super pięknie. W takim razie myślę, że mogę najechać na... Tu zobaczę sobie, upewnię się, czy... Tak, tutaj mamy Francję Wiszy, która jest neutralna. Prawda, że jest neutralna? Nie jest żadnym... Jest niestety nie neutralna, ale mogę im wypowiedzieć wojnę, bo ja nie jestem w osi. I to jest ten plus. Więc tak, tak jak mówiłem, zaatakujemy sobie tutaj kilka prowincji. Może najpierw jedną jednostką przejdziemy tu. Wy możecie iść tutaj i powoli zajmować te wszystkie nieszczęsne prowincje. Tutaj w ogóle jakaś jednostka nie wiadomo skąd. Tutaj też jakieś niepotrzebne rzeczy. Tutaj nam zajęli Tybet bezprawnie. Dobra. Mamy też tutaj francuskie jakieś terytoria zamorskie. Nic, zaatakujemy sobie na początku może tutaj te tereny holenderskie i brytyjskie. Pozajmujemy sobie wszystkie te mini wyspy, później rzucimy się na Australię, Nową Zelandię i później dopiero ruszymy na Indie. Myślę, że to będzie najlepsza rzecz, jaką teraz zrobię. Chociaż w sumie Indie też by się przydały teraz i ten marsz, ten obiecany wam marsz na te wszystkie tutaj europejskie państwa. Wiecie co, ja to muszę też poogarniać trochę, bo nie ten klawisz mi się wcisnął. Bo jednak to nie będzie takie proste. Pyk, 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 pyk. Dobra, to powinno wystarczyć w tym miejscu. Jeśli chodzi o to miejsce, to tutaj nie wystarczy na pewno. Ale widzę, że tu mam jeszcze jakieś jednostki, więc wy możecie pędzić tu. Dobra, więc wy jesteście załatwieni. Ja w takim razie was zabieram od razu do miejsca, gdzie jest więcej waszych tych jednostek stąd. Gdzie jest ich najwięcej, nie mam pojęcia. Może tu? Pyk. Przemazujcie się, chłopaki, w takim razie. Zabierzmy ich, albo nie, wiecie co, popłynę od razu dalej, to zabiorę sobie więcej jednostek gotowych już do zabrania na taką szerszą skalę i wrócimy oczywiście teraz do Ameryki, w której będziemy starali się przejąć te państwa. Zajmiemy sobie tutaj część ich, tutaj powinien być port gdzieś tu i z tego portu mam nadzieję, że dostaniemy się tu. Tak, słuchajcie, dostaniemy się do stolicy Brazylii, do Rio de Janeiro i w tym miejscu właśnie będzie główne nasze starcie chyba, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście musimy czekać na te statki, które tutaj jeszcze płyną, więc ja przyspieszę sobie troszeczkę czas. No i w tym momencie możemy już tak naprawdę jechać. Aha, tutaj mamy... Czemu tu jest jedna brygada tylko? Co tu się porobiło? To bardzo dziwne. Bardzo dziwne. No nic. Zostawimy ją w takim razie tutaj na tych czatach. Niech sobie tu stoją chłopaki. Też może czołgi wywalę. Też czołg mi się jeden przydał. Tam, chociaż nie wiem, tam powinna być zła infrastruktura. To też nie chcę tutaj kombinować. Kingston. Czy na Kingston mogę najechać tak na szybkości, czy nie bardzo? Tam nie... O. Stop. Stop, 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 stop. Shit. Ucieczka w takim razie. Nie zatopcie mi statków. Shit. Noż chole. A, to tutaj. A, to spoko. To tutaj to możecie. Widzicie, to jest teraz ten problem, jak jesteśmy na tyle. Nie chcę mówić niezorganizowani, ale. O, tutaj mam sporo jednostek, które też by się przydały gdzieś tutaj w boju. Na tyle jesteśmy niezorganizowani, że po prostu te nasze statki trochę sobie nie radzą. Ale na wszystko jest metoda. Wszystko jest metoda i wszystko da się załatwić. Tam sobie poradzimy. Tutaj za to
wygląda na to, że tutaj nie ma nikogo, więc pokuszę się o stwierdzenie, że jest szansa na przedostanie się. O, jednak ktoś tutaj jest. Tak, tak, a nic. Zastępujmy się w takim razie tu. Troszeczkę szybciej, panowie. Bo tu nie ma czasu. Przez rzekę, bo przez rzekę, ale na pewno się uda ich rozbić. Super, więcej IC. O, shit. Nie zdo... Naprawdę. Naprawdę. I had one job. W tym momencie dwa transporty. Aha, bo nie wysunął. No, świetnie. Shit. Moja nieuwaga mnie kiedyś zniszczy. Ale damy radę. Zróbmy w takim razie coś w tym stylu. Połączmy je wszystkie. I dajmy tym moim transportowcom troszeczkę ochłonąć. Poczekamy, aż wy się tu dostaniecie i pozbawię Perytoli baz wszystkich na tym cholernym oceanie. Gdyby mi się udało właśnie rozwalić wszystkie tutaj ich bazy, wszystkich ich sojuszników, to może udałoby mi się też wyeliminować ich flotę. Ale to są tylko domysły, to wiecie, to się nie sugerujcie tym, że tak powiem, bo to się może takie skończyć, w ogóle może być inaczej. Ale póki co jest dobrze, Hongkong mamy zajęty. Podbijmy sobie ich. No dobra. Cholera. Będę ich teraz gonił, tak? W ogóle jaki tutaj wąż im taki się wyprawia. Co tu się w ogóle dzieje? No gdzie wy idziecie? Weźcie ich tutaj gdzieś, dogońcie. Jeszcze mi się oswobodzą i taki będzie tego efekt wszystkiego. Do przodu badania. Opancerzenie czołgu. W sumie fajnie. Ale co z tego wyjdzie, to tego nie wiem. Dawajcie, chłopaki, dawajcie. Dobra, jesteście na miejscu. Wypłyńcie tu, przebazować się proszę. Szybko i bez problemu. 1200 km tutaj jest, więc troszeczkę jednak odległość spora. Holandia tutaj, proszę bardzo, więc Holandię też mógłbym w sumie przejąć. I po tych małych wysepkach się tu potransportować. Dobra, to może najpierw przepłyńmy tu. Nie wpadając w żadne brytyjskie łapska. No, tutaj mają cały teatr, dobrze wiedzieć. Bardzo dobry trend, dobra bym powiedział. Więc tutaj się troszeczkę wolniej przetransportujemy. I ja zacznę ogarniać sytuację tutaj, ponieważ na pewno mi się te statki trochę już zorganizowały przez te kilka dni. Tylko gdzie one są, to jest to pytanie. Tutaj. Trochę, bo trochę, ale zawsze. Więc płyńcie tam, chłopaki. Zabierzcie gości i będziemy lecieć na tutaj, na te wyspy. Taki jest mój plan, chytry i niecny. No i co? Jeszcze by nas otoczyli. I taki byłby finał. Gdzie? Co? Stop! O, i teraz was rozwalę. Wszystkich. Wszystkich powiedziałem. Gdzie pójdziecie? Do bazy, tak? No to przykro mi bardzo, ale to się raczej nie wydarzy. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. To super. O! Dopłynęło kilka statków. Kongo Lost. Fajnie, rozwaliliśmy im Kongo. Oni nam rozwali też jakieś statki, niestety. Świetna, przecież zaraz mnie rozwalą kompletnie. Nie wiem, czy powinienem. Wygraliśmy. Czas zająć się flotą. Niestety. Nie bazy, floty. Ze 3 lotniskowce mi będą potrzebne. Tylko, że to jest strasznie stary model. Chociaż może nie taki stary. Nie, stary, jednak bardzo stary. No nic, trudno, trzeba.
Trzeba to trzeba. No już przyjmijcie to i szybko i transportujemy się do środka i uciekamy przed nimi, przed tymi niedobrymi napastnikami. Dobra, tutaj w takim razie stoimy. A tutaj będziemy się szykować do inwazji, proszę ja was wszystkich. Więc tak, statki, które są w stanie coś tutaj mi pomóc, zapraszam do tego miejsca. Wy załadujcie się tutaj. Poczekajcie, aż dopłyną te statki. Dopłyńcie tu. Wypłyniemy i płyniemy, słuchajcie, dwoma flotami. Najpierw tu. Przebazować się, proszę. Mam nadzieję, że dopłyniecie cali i zdrowi. A teraz ogarniemy sobie jeszcze tutaj sytuację. Może zdążę przed nimi. Byłoby miło, gdybym dotarł zaraz przed tym, jak oni gdzieś uciekną. Dobra, teraz mogę ich skasować. Cudownie. Więc wyjdźcie tu. O, to będzie piękne. Pyk, dobra. W takim razie wy... idźcie tu. Mam nadzieję, że teraz was dopadnę tam gdzieś. No i wy to możecie też tu już walczyć w sumie. Widzę, że jednak walczycie, ale z siłami nieczystymi. Z siłami... lepszymi od was chyba, nie. Gorszymi od was. Spoko. To może uda mi się skasować chociaż im teatr. Znaczy korpus. Czy tam cokolwiek to jest. Czy z Butonem nie mam wojny? Mam, ale pewnie tam nie wejdę w ogóle, bo nie ma infrastruktury. No to po prostu genialnie. Tutaj też nie przejdę, tu nie przejdę, tutaj nie przejdę, więc tutaj jesteśmy bezpieczni. Tak więc możemy się wycofać i tak naprawdę przejść... nigdzie nie przejdziemy, bo tu nie ma jak. No to pięknie. Więc wy się tutaj przedostańcie może. Chociaż nie, wami to się zdesantujemy za chwilę. Płyńcie. A ja tam oczywiście w Ameryce też sobie tutaj jeszcze podział. No i właśnie, teraz te powstania nieszczęsne będą mi się tutaj wydarzały. To jest dosyć niebezpieczne, bo tu jest bardzo, bardzo dużo. No ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Tutaj nie ma chyba, jest jakaś flota, jest tam baza w sensie. Ale na szczęście tędy mogę sobie poprzechodzić i tu wszystko pozajmować. No, tutaj się już niestety nie dostanę w ten sposób, ale te wysepki sobie pozajmujemy. Nie wiem, czy tu jest jakiś punkt, w ogóle nie ma, ale zawsze lepiej mieć te wszystkie bazy ich pozajmowane. A co tam dalej, co tam dalej? Tutaj widzę, że jesteśmy już też blisko. No i oczywiście targniemy się teraz tu. Za chwilę oczywiście, jak tylko te jednostki się tam gdzieś dostaną. Chociaż z drugiej strony, ja mam tutaj jakąś flotę, którą mogę też użyć i przetransportować jednostki stacjonujące gdzieś w tym rejonie. O ile są tutaj takowe. Tutaj jest kilka, na pewno tutaj jest ich sporo. Bardzo sporo, nawet 17, więc myślę, że wy możecie sobie spokojnie tutaj przepłynąć. A wy? Płynęliście tu już? Tak, pięknie. No to jedziemy, chłopaki. Pytanie, czy na Wielką Brytanię, czy na Holandię? Na Wielką Brytanię. Tutaj może być też znowu kolejny zestaw wrogiej floty brytyjskiej i prawdopodobnie oni tutaj będą. Ale może uda się nam... Co? 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 Jak to? A co? W ogóle... Nie wiem, co się właśnie stało. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem. Dobra, już idźcie tutaj, to jest tutaj, gdzie się przedostańcie. Uda mi się was skasować. Daleko tu macie, a kawałek jeszcze pewnie. Żeby się USA oswobodzi i tyle będzie tego wszystkiego. Skąd tu brytyjskie samoloty? Tego nie wiem.
na nic. Idźcie chłopaki w takim razie. Zapasy? Czy o co chodzi? O co to chodzi? Czemu nie mogę się teraz tutaj zdesantować? Wiecie, może macie jakiś pomysł? Teraz mogę, nagle. Dziwne. Ale jak to nie pójdzie po dobroci, to ja się tam po prostu zdesantuję ręcznie. Taki jest mój plan. 4, 5 pewnie nie wyjdzie, 5, 4 musimy zabrać. Widzę, że mamy technologię też do przodu. Trzeba się tym zająć niedługo. Dobra, dopłyńcie tu. Czekajcie, czy tu mogę dopłynąć, może tutaj dopłyńcie. Bo tam może być już za daleko dla was. Dalej, w takim razie tutaj płyniemy, nie możemy zapominać. Tak właśnie wygląda walka na dwa lub więcej frontów i z tym się trzeba jednak pogodzić. A, widzę, że 20 minut już minęło, prawdopodobnie, coś w tym stylu. Więc jeszcze może zróbmy ten desant. Piękna agrykultura, czyli rolnictwo nam się tutaj zrobiło. Szkoda, że nie mamy zapasów, to mnie bardzo zmartwiło w tym momencie. Nie wiem, czy uda nam się wyprowadzić jakiś sensowny atak w tym miejscu. Ale zawsze warto spróbować z dwóch stron się zdesantować. Zobaczmy. Finlandia dołączyła do osi, rzućmy okiem. Nic się nie dzieje, więc Niemcy prawdopodobnie się szykują już do wojny ze Związkiem Radzieckim. A tutaj tak bardzo standardowo widzę, że Grecja się broni. I że Włosi i... tutaj Brytyjczycy zrobili jakiś desant. Tego się nie spodziewałem po Brytolach. I nawet tutaj. No ciekawe. No ale my jesteśmy skoncentrowani teraz na jednej rzeczy. I mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie dopadnie. Chyba byłoby przykro. Konwoje. Konwoje mi są bardzo potrzebne w tym momencie, bo nie mam żadnego, dosłownie żadnego konwoju nie mam. Konwoje. Ze 100 zrobię, jak nie więcej, zrobię z 200. I konwoje idą na górę samą. Do stycznia się będą robić. Kilka miesięcy, ale na pewno... na pewno mi się przydadzą. Muszę anulować teraz prawdopodobnie z Gwatemali do Tokio. 14, fuck, to będzie naprawdę... to będzie naprawdę ciężkie. No ale nic. Chłopaki, dajcie. Oh, fuck. Super, wygraliśmy, więc szybkie przebazowanie. I kończymy na dzisiaj. Jeszcze rzucę okiem, jak tutaj sytuacja wygląda, bo wiem, że na pewno wygląda jakoś. Gdzie to ja was wysłałem? Tu. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy dalej sobie tutaj wykonywać jakieś operacje na tym morzu. Na pewno zajmiemy sobie tutaj tą całą wyspę. A później zobaczymy. Nie chcę też tutaj ryzykować otoczenia. W każdym razie ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie mnie zasubskrybować, jeśli tego jeszcze nie robicie. Też fajnie by było, jakbyście dali mi łapkę w górę pod filmem. To naprawdę motywuje. No i zapraszam na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu, więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!